Jesteśmy z Danielem Gołębiewskim, napastnikiem Bytowi Bytów. Co może powiedzieć na temat tych pierwszych treningów, pierwszych tygodni związanych z Bytowiem? Przyszedłem dzień przed meczem, więc fajnie, że załapałem się na ławkę rezerwowych. No i w pierwszych dwóch meczach zrobiliśmy 4 punkty, jak na Beniaminkę jest bardzo dobrze. I teraz mam nadzieję, że dalej będziemy ciułać powolutku, zdobywać kolejne punkty. No a ja dzięki treningami myślę, że wywalczę sobie miejsce w pierwszej 11, ale spokojnie. No, pan przed z Korony Kielce jest wypoleczony, pan liczy na to, że jeszcze będzie grał w Ekstraklasie, jeszcze pan do Kielc wróci i będzie tam grał, no, będzie się czołową rolę tej drużynie odpełniał? Nie zastanawiam się nad tym, co będzie. Przyszedłem tutaj i myślę o tym, żeby przyłożyć cegiełkę do ciężkiej pracy, którą tu się wykonuje w Bytowie. I tyle, a co będzie, to będzie. No teraz jeszcze może cel Bytowi to jest trochę może tajemniczy, bo niektórzy mają utrzymanie, niektórzy awans. Może pan zdradzić, jaki ten cel był założony przed sezonem, jak się pan przychodził do klubu? Cel jest taki, byśmy się spokojnie utrzymali w lidze. Jesteśmy Beniaminkiem. I powtórzę, że taki jest cel, żeby się utrzymać, a nasza w tym głowa, żeby zrobić to jak najszybciej i wtedy można myśleć o czymś więcej. Na razie musimy zdobyć taką ilość punktów, żeby się spokojnie utrzymać. Też konkurencja w drużynie dosyć spora, bo jest Janusz Serdykowski, który na pierwszych meczach grał dość dobrze. Jest też Robert Hirsch. Nie obawia się pan, że mimo że pan odszedł z Korony, gdzie wielu szans jednak nie otrzymywał, że pan także tutaj może za dużo nie pograć? Czyli jeśli chodzi o to, że Janusz i Robert dobrze grają, to mnie to cieszy, bo nie liczę na to, że ktoś będzie, że wejdę podczas jego słabości do gry, tylko rywalizujemy i o to w sumie chodzi, żeby była ta rywalizacja i to wyjdzie na pewno zespołowi na dobre. No i każdemu z nas. Jeszcze jedno z ostatnich pytań, to pan grał w Koronie Kielce tam ponad 100 meczów jeszcze w innych drużynach. No, 30 goli w Ekstraklasie to jednak do doświadczenia dla takiego Beniaminka jak Bytowia to jest jednak spore. Myśli pan, że pan może dołożyć taką cegiełkę do tego awansu, no nawet do awansu do pierwszej ligi, do Ekstraklasy, czy też utrzymania spokojnego? Nie, no tak jak wcześniej mówiłem, spokojnie myślimy o tym, żeby się utrzymać w pierwszej lidze. Jeśli to zrobimy, możemy później myśleć o kolejnych rzeczach. No i też nie przyszedłem tutaj odcinać kupony. Piłka nas sprawia mi radość i chcę wycisnąć z tego jak najwięcej. Dziękuję bardzo.